Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy Państwa. Jak poważnym problemem dla naszego miasta jest smog i jak niekorzystnie wpływa na zdrowie mieszkańców Nowego Targu, o tym wszyscy dobrze wiemy. Głównie ze względów finansowych właściciele domów jednorodzinnych nie zawsze mogą sobie pozwolić na docieplanie elewacji czy też wymianę okien na bardziej energooszczędne. Zabiegi, o których wspominam, zasadniczo przyczyniłyby się do poprawy walorów estetycznych danej nieruchomości, ale przede wszystkim wpłynęłyby na poprawę jakości powietrza w naszym mieście. Zdecydowanie tak. I dlatego będziemy chcieli Państwa zachęcić do udziału w programie Czyste Powietrze, programie rządowym, na który zostało przeznaczone 103 miliardy złotych w perspektywie najbliższych 10 lat. Maksymalny poziom dofinansowania to kwota 53 tysiące złotych dla każdego domu jednorodzinnego. Kwota uzależniona jest od miesięcznego dochodu w przeliczeniu na każdego mieszkańca w danym gospodarstwie domowym. Dlatego, drodzy Państwo, utworzymy komórkę, która pomoże przejść przez wszystkie procedury związane z tym programem. Będzie to grupa specjalistów, którzy pomogą wypełnić wnioski, będą służyli poradą i będą Państwa wspierać w tym przedsięwzięciu. Dlatego też, Szanowni Państwo, zróbmy to razem. Wtedy na pewno wspólnie wygramy.